Bóg jest dobrym Bogiem. Modliliśmy się o pogodę i oto jest pogoda. Czy to nie jest wspaniałe? Tak, ostatnio było różnie, a dzisiaj jest piękny dzień, piękna pogoda. Coś nie słychać? Teraz lepiej? Nad wszystkim czuwa Michał, on sobie z tym poradzi. Zaufajcie mu. Nie bójcie się, będzie dobrze. Witajcie wszyscy. Słowo Boże, Pismo Święte, Psalm 150 mówi: wszystko co żyje, niech chwali Pana. A więc zachęcam do tego, żeby uwielbiać Boga dzisiaj. Jeżeli masz w sercu to pragnienie, by uwielbiać Boga, to zrób to. Możesz to zrobić po cichu w swoim sercu, w swoich myślach, ale uwielbijmy Boga. To spotkanie ma na celu, żeby uwielbić Boga, żeby oddać Bogu chwałę. On jest godzien wszelkiej chwały. On jest Panem Panów, Królem Królów. Jezus Chrystus, to jest nasz Pan, to jest nasz Zbawiciel. Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Witajcie wszyscy jeszcze raz. Witam wszystkich, którzy są przede mną i tych, którzy są po mojej prawej stronie, gdzieś tam na placu zabaw i gdzieś tam na tych boiskach piaskowych. Witajcie wszyscy, czujcie się dobrze. Chcemy wam opowiedzieć o Bożej miłości, chcemy się z wami podzielić o tym, co Bóg uczynił w naszym życiu. I te pieśni również będą o tym mówiły. Kochani, a więc zapraszam do tego, aby otworzyć swoje serce, swoje umysły na to wszystko, co będzie tutaj przekazywane. A tutaj z przodu będzie również możliwość poczęstowania się kawą, herbatą, jakimś ciastem. Są tam też Biblie, które można sobie zabrać za darmo, gratis. A więc, kochani, niech to będzie takie świętowanie nasze tutaj wspólne. Taki chrześcijański festyn. A teraz już zapraszam zespół. Chcę tylko powiedzieć, że nazywam się Wiesław Kulawiec, jestem pastorem Kościoła Zielonoświątkowego w Zebrzydowicach, który razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury jest organizatorem tego właśnie koncertu. Zapraszam zespół Usprawiedliwieni. Witamy was serdecznie i cieszymy się bardzo, że... Witamy serdecznie, cieszymy się bardzo, że możemy w ten pierwszy taki pogodny, stabilnie pogodny dzień w tym roku śpiewać tutaj Bogu na chwałę w tym miejscu razem. Ta dziwna nazwa, może dla niektórych dziwna, usprawiedliwieni, to dlatego, że Ewangelia Boża o zbawieniu mówi właśnie o usprawiedliwieniu w Panu Jezusie. I dlatego ta nazwa, bo chcę po prostu o tym mówić, bo Jezus dla nas poszedł na krzyż, wziął na siebie grzech i dzisiaj każdy człowiek może poznać tą miłość Bożą, która jest w Jezusie Chrystusie. Tak jak już było powiedziane, otwórzmy się na to, co Bóg dzisiaj ma dla każdego człowieka. Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa, tak brzmi pierwsza pieśń. Wielu, że ty serca
biedny jest, jak wielki jest. Błogosław, proszę moje Pana. Wielokrotnie było
uwielbiają, tworzą chóry, tworzą piękne rzeczy dla Boga. Wielu ludzi uwielbia Boga. Ale wiecie, tym, który tak naprawdę oddał chwałę Bogu i który uwielbił Go doskonale, był tylko jeden człowiek. Była tylko jedna osoba. To był Pan Jezus Chrystus. Tylko On doskonale oddał chwałę Bogu. Tak, jak Mu się należy. Dlatego, że Jezus Chrystus złożył Bogu w ofierze samego siebie. I Pan Jezus Chrystus żył doskonale. On żył tak, jak należy. On żył tak, aby się Bogu podobać. On był doskonały. I On uwielbił Boga tylko swoim życiem. My nie jesteśmy w stanie uwielbić Boga tak, jak Mu się to należy. Sami z siebie. Ale jest dobra nowina, że Jezus poszedł na krzyż, żeby nas pojednać, żeby pójść tam w nasze miejsce, żeby dać nam swojego ducha, dlatego, że On jest wywyższony. Bóg budził go z martwych i On siedzi ponad wszystkim, jest Panem i Królem i On na wieki będzie rządził i On chce dać swojego ducha do mojego i Twojego serca, abyśmy mogli w tym duchu uwielbić Boga i naprawdę być blisko z Bogiem. To wszystko daje tylko Jezus Chrystus. Dlatego o tym śpiewamy. I usprawiedliwieni, to znaczy uświęceni i obmyci z grzechów Jego krwią. Tylko On jest naszą nadzieją. Tylko On jest naszą drogą do Boga. Tylko On może przyprowadzić człowieka do bliskości Boga. Tylko Jezus. Będziemy śpiewać o tym, że On jest Panem, że Jezus jest Panem. Godzin od godzin jest Bóg.
co niedzielę do kościoła z rodzicami i poznawałem gdzieś tam prawdy różne biblijne, poznawałem Słowo Boże, poznawałem, można powiedzieć, Boga, Jezusa. Rodzice mi zawsze mówili o Jezusie, o Nowonarodzeniu, o takich rzeczach, które są zapisane w Piśmie Świętym, ale jednak to nie dało mi zbawienia, to nie dało mi pokoju, to nie dało mi szczęścia, ale przyszedł kiedyś taki dzień, gdy sam po prostu poczułem to pragnienie w sercu, że musi się coś zmienić, że musi się coś konkretnie zmienić, nie tylko powierzchownie, nie tylko na chwilę, ale tak na stałe. Tak czułem taki głód w sercu, taką pustkę, której nic nie mogło wypełnić i po prostu zacząłem się modlić. Zacząłem czytać Słowo Boże na nowo je odkrywać i Bóg zaczął do mnie mówić. Zaczął mi pokazywać różne rzeczy, ponieważ ja uznawałem się przez cały czas za sprawiedliwego, uznawałem się za człowieka, który wierzy i który zna Boga. A jednak tak nie było, bo Bóg mi pokazał, że żyłem obłudnym życiem, że żyłem w moich porządliwościach, żyłem sam dla siebie, byłem egoistą. Ale też powiedział przede wszystkim, że On przebaczył te wszystkie grzechy. On mi to wszystko wybaczył i że On chce mieć ze mną relację. I wtedy w tym momencie poczułem po prostu taką miłość, pokój w moim sercu. To wypełnienie, takie spełnienie w życiu. I wtedy wiedziałem, że naprawdę poznałem Boga. Że Bóg naprawdę dotknął mojego serca. I Jezus dalej mnie prowadził. Jezus uwolnił mnie z moich grzechów, z moich pożądliwości. Jezus pozwolił mi przyjechać do Polski 2 lata temu z Niemiec po 12 latach i mogę tutaj być, mogę otrzymywać każdego dnia błogosławieństwo od Niego. To On jest moim zaopatrzeniem, to On daje mi wszystko, czego potrzebuję. W Nim mam pełnię radości, całkowite spełnienie i to jest wspaniałe życie z Bogiem. Z Jezusem, z Duchem Świętym, który mieszka we mnie. Ja wiem, że już tego zbawienia nie stracę. Ja wiem, że sam Bóg mnie prowadzi. I Bóg jest po mojej stronie. I to jest wspaniałe wiedzieć, że Stwórca całego świata jest po mojej stronie. I tak pokrótce chciałem tylko powiedzieć, co Jezus uczynił w moim życiu. Chciałem wiedzieć o tym, że Pan jest skałą i twierdzą, wybawieniem moim. Kiedy któregoś razu Pan Jezus powiedział taką przypowieść o tym, że ktokolwiek słucha Jego słów, ale nie wykonuje ich, jest podobny do człowieka, który zbudował swój dom na piasku. I zbudował ten dom, ale przyszły burze i wody i ten dom się zawalił, bo nie miał fundamentu. Myślę, że mówię coś, co jest znane dla wielu z nas. Może już słyszeliśmy gdzieś tą przypowieść Jezusa. Ale Jezus powiedział, że człowiek, który słucha Jego słów i wykonuje te słowa, żyje tymi słowami, jest podobny do człowieka, który zbudował swój dom, ale na skalę. Jest podobny do człowieka, który dokopał się do skały i założył ten dom na skalę. Tak samo jak na tamten dom, uderzą w burzę, uderzą w wody, ale ten dom nie runie, bo ma fundament. Jedynym fundamentem w tym świecie, jedynym stałym fundamentem jest prawda Pana Jezusa Chrystusa, jest prawda Jego Słowa. Może słuchasz Bożego Słowa, może słuchasz Go co niedzielę, a może częściej, ale nie wykonujesz Go. Może nawet się nad tym nie zastanawiasz. Może po prostu Słowo Boże gdzieś tam wpada do ucha, a później nic się z tym nie dzieje. Ale jest dobra nowina, że Jezus za nas umarł na krzyżu, żeby nas później, kiedy zmartwychwstał, żeby nas wzbudzić do nowego życia. Możemy mieć nowe życie. Możesz mieć nowe życie w Jezusie, jeśli jeszcze Go nie masz. Śpiewaliśmy Jezu, dziś do Ciebie wołać chcę. Ty mi dałeś swojego ducha. Uwielbiam Cię. Uwielbiaj duszą moja swojego Pana. Czy Jezus jest Panem Twojej duszy?
Nie zadaję tego pytania, aby kogokolwiek oskarżyć, czy wzbudzić jakieś złe emocje, ale czy Jezus jest Panem Twojej duszy? Każdy z nas może sobie odpowiedzieć wewnątrz. Czy Jezus jest Panem mojej duszy? Dobra nowina jest taka, że może być, jeśli jeszcze nie jest. Dzisiaj można zawołać do Jezusa. Żeby wykonywać słowa Jezusa, trzeba w nich trwać. Trzeba trwać w tym słowie Jezusa, w Ewangelii. Trzeba poznać Go. Ja też od mojego dzieciństwa byłem uczony we wspaniały sposób wszystkiego, co jest dobre o Bogu. Ale nie znałem Jezusa. Dopiero kiedy Go poznałem, doświadczyłem, jaki smak ma to, że mogę żyć dla Niego, że On mi dał swojego ducha. I to jest wspaniałe. Pan z komu twierdzi. Ale jeśli grzeszysz, to jesteś grzesznikiem. I nie
jesteś w stanie sam się wygrzewać z grzechu. Człowiek nie jest w stanie sam wygrzewać się z grzechu. Choćby nie wiem, jak się starał. Choćby nie wiem, jaką religię miał. Dlatego Jezus, święty Boży, doskonały Syn Boży, On przyszedł z nieba tutaj na ziemię. Przyszedł w ciele, narodził się i żył. Żył jako człowiek. I poszedł za nas na krzyż. I tam na tym krzyżu Jezus, nasz Pan, święty Boży Syn, został odłączony od Boga. Został oskarżony za twój i mój grzech. Za grzech świata. Bóg uczynił go grzechem. On wołał: Boże mój, czemu mnie opuścił? On to zrobił tylko dlatego, bo mnie i Ciebie kocha. Jezus został potępiony do piekła, ale Bóg wzbudził go z martwych. Bóg wzbudził go z martwych i posadził na najwyższym miejscu, nad niebiosa posadził Jezusa. Jezus jest Panem. On przyjdzie wkrótce. Przyjdzie wkrótce na tą ziemię. Ujrzy go każde oko. To jest prawda, wiecie, ja tego nie wymyśliłem. To apostołowie zwiastowali, to Boże Słowie jest napisane i to dzisiaj świadczy Duch Święty, że Jezus przyjdzie wkrótce, że dzień Jego przyjścia się zbliża i On dzisiaj jest wywyższony nad wszystko. Najbliżej Boga, jak można powiedzieć, zasiadł po prawicy Bożej. Więc kiedy Jezus mówi, że On jest drogą, a Ty chcesz być zbawiony, a my chcemy być zbawieni, to musisz po prostu Jezus. To musisz wołać do Jezusa. To musisz zanurzyć się w Niego. On jest tą drogą. On odpuszcza wszystkie grzechy. On już na tym krzyżu wziął karę za wszystkie grzechy. Kara za Twoje i moje grzechy została już zapłacona. Czy przyjmiesz dzisiaj dar? Czy przyjmiesz dzisiaj dar usprawiedliwienia od Jezusa? On dzisiaj woła. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Jeśli jeszcze nie przyjąłeś daru usprawiedliwienia i polegasz na jakiejś drodze swojej własnej, że dojdziesz do Boga. Nie dojdziesz. Nie dojdziesz do Boga inaczej jak przez Jezusa. Dlatego, aby przyjąć Jezusa, zanurzyć się w Niego, On jakby poprowadzi nas tą samą drogą do samego Boga. Przez ten krzyż. Musimy uwierzyć w ten krzyż, że On tam nasze grzechy wziął na siebie. Zawołać do Niego: Jezu, bądź moim Panem. Bądź moim Zbawicielem. Wiecie, mówi się, że człowiek musi jako niemowlę przyjąć sakrament chrztu, później jakiś inny. Jeśli będziesz w tym trwał, to dojdziesz w końcu do zbawienia. Może jesteś na tej drodze. Jesteś pewien tej drogi, że ona prowadzi do zbawienia. Czy jesteś pewien, że masz zbawienie? Bo możesz mieć te wszystkie dobre rzeczy, przejść tą drogę, przyjąć to, to i to, jest ok, kompletny, a możesz rozminąć się z Jezusem. Dlatego dzisiaj Jezus Chrystus chce pociągnąć nasze serca. Wiecie, kiedy przyjąłem Jezusa, On zupełnie zdjął ciężar grzechu ze mnie. Zdjął ten ciężar grzechu ze mnie. Bo On odpuścił wszystkie moje grzechy. Już dziś moje grzechy nie ciążą. Bo On został ukarany za nie. Czy masz to samo świadectwo? Bo On chce je złożyć do każdego serca. On chce, abyś stał się Jego dzieckiem. Świętym i sprawiedliwym. Bo On stał się za nas grzechem. Więc zawołaj do Jezusa. Przyjmij chrzest w imię Pana Jezusa Chrystusa. Bo właśnie tak Pan Jezus pokazał nam, abyśmy przyszli do Niego. Abyśmy zanurzyli się w Jego imię. I wynurzyli do nowego życia. On to dla nas zrobił. Jeśli chcesz zanurzyć się w Jezusa, w Jego śmierć i w Jego zmartwychwstanie, żeby być blisko Boga, to wołaj dziś do Jezusa. Bądź moim Panem. I przyjmij chrzest. A otrzymasz dar Ducha Świętego. Taka jest droga. Ona się nie zmieniła, ta droga. Drogą jest Jezus. Drogą jest Jezus. Po prostu Jezus. On jest wywyższony. Zaśpiewamy teraz pieśń. Pan jest wywyższony.
zapraszam Was teraz wszystkich serdecznie do przesłuchania krótkiego przesłania. Z Bożego Słowa, z Pisma Świętego podzielę się z Wami tutaj i przeczytam taki fragment, który zapisany jest w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale. 8 rozdział w Ewangelii Łukasza jest taka historia, którą przeczytam, a myślę, że wielu z Was na pewno ją zna. Ona brzmi tak. Gdy Jezus powrócił, tłum przyjął Go z radością, bo wszyscy Go wyczekiwali. A oto przyszedł człowiek imieniem Jair, który był przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do nóg i prosił Go, żeby zaszedł do Jego domu. Miał bowiem córkę, jedenastkę, liczącą około 12 lat, która była bliska śmierci. Gdy Jezus tam szedł, tłumy napierały na Niego. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Całe swoje mienie wydała na lekarzy, a żaden nie mógł jej uleczyć. Podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza, a natychmiast ustał jej upływ krwi. Lecz Jezus zapytał, kto się nie dotknął. Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział, Mistrzu, to tłumy zewsząd ci otaczają i ściskają. Lecz Jezus rzekł, ktoś się nie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode mnie. Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, zbliżyła się drżąca i upadłszy przed nim, opowiedziała wobec całego ludu, dlaczego się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. Jezus rzekł do niej, córko, twoja wiara ocaliła cię, idź w pokoju. Gdy on jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i oznajmił, twoja córka umarła, nie trudź nauczyciela. Lecz Jezus słysząc to, rzekł, nie bój się, wiesz tylko, będzie ocalona. Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą oprócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. Lecz on rzekł, nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi. I wyśmiewali go, wiedząc, że umarła. On zaś ująwszy ją za rękę, rzekł głośno, dziewczynko wstań. Duch jej powrócił i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano jeść. Rodzice jej osłupieli ze zdumienia, lecz on przekazał im, żeby nikomu nic o tym nie mówili, co się stało. Moi drodzy, to historia jedno z wielu wydarzeń, które miało miejsce, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi. Pewnego razu był w pewnej krainie, kraina ta nazywała się krainą Gerazejczyków i tam Jezus uwolnił opętanego przez legion demonów, a potem wrócił i tam czekały już na Niego tłumy. I te tłumy oczekiwały na Jego powrót. Te tłumy oczekiwały, kiedy Pan Jezus przyjdzie, żeby móc zobaczyć jakiś kolejny cud, jakieś kolejne sensacyjne wydarzenie. Ale moi drodzy, w tym tłumie byli również ludzie, którzy szczerze oczekiwali Jezusa, którzy pragnęli Go dotknąć, którzy pragnęli, aby Jezus coś uczynił dla nich. I oto znalazł się Jair, przełożony synagogi, który miał chore dziecko. Miał dziewczynkę, która była umierająca. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jedynaczka, która ma 12 lat i która umiera. I ten przełożony synagogi przyszedł do Jezusa, upadł do Jego nóg. Jakby zostawił całą swoją reputację w domu. Pomyślał sobie, to jest dla mnie jedyna, ostatnia deska ratunku, a więc przyjdę i poproszę Jezusa. I tak właśnie zrobił. On przyszedł. On ukorzył się przed Nim. On poprosił Go, żeby ten przyszedł do Jego domu. A więc Jezus poszedł, ale tłum napierał na Niego. A trzeba było się śpieszyć, bo przecież dziewczynka była umierająca. Ten tłum napierał, spowalniał ten pochód. A tu jeszcze pojawiła się jakaś kobieta, która była chora i która próbowała się dopchać do Jezusa, aby Go dotknąć. Ta kobieta od 12 lat cierpiła na upływ krwi, na krwotok. To, że była chora, to była jedna sprawa, ale jeszcze było coś znacznie gorszego dla niej, jako dla pobożnej Żydówki. Było to najgorsze, że była przez 12 lat nieczystą. Zgodnie z zasadami wiary religii żydowskiej była ona nieczystą, ponieważ cały czas krwawiła. A więc przez 12 lat przeżywała taką niesamowitą udrękę z tego powodu, ponieważ była wykluczona ze społeczności, nie mogła uczestniczyć w wielu takich w życiu religijnym tej społeczności, tego narodu. Ale pomyślała sobie, dotknę Jezusa, chociażby Jego frędzelka, a będę uzdrowiona. I taka wiara w jej sercu powstała. A więc ona zaczęła się przepychać między tymi ludźmi, próbowała się do Niego dostać,
dopchać, że tak powiem. Być może naraziła się w ten sposób na jakieś szykany, ponieważ ludzie wiedzieli, że jest w tym stanie nieczystości, a więc być może mówili do niej: słuchaj, odejdź stąd, nie dotykaj mnie, co ty tutaj robisz? Ale ona była zdeterminowana. Ona była zdeterminowana, ona wiedziała, że już nic jej innego nie pozostało, że już tyle różnych sposobów próbowała, tyle pieniędzy wydała na różnych lekarzy, a tu oto okazało się, że jest jeszcze gorzej. Ale ona przyszła i dotknęła się tego frędzla szaty Pana Jezusa. Te frędzle u szaty Pana Jezusa w tej religii żydowskiej miały na celu przypominać temu, który nosił tą szatę, o Bożych przykazaniach, o Bożych dziełach, które Bóg dokonywał na przestrzeni wieków dla Izraela. A więc te frędzelki miały przypominać o przykazaniach. Te frędzelki były symbolem prawa Bożego. I te frędzle u płaszcza Pana Jezusa były wyjątkowe w jego przypadku. Dlatego, że Jezus był jedynym, który wypełnił to prawo. Prawo Boże, przykazania Boże. Kochani, nigdy za pomocą przykazań Bożych człowiek nie osiągnie zbawienia. Nigdy nie osiągnie zbawienia za pomocą, poprzez wypełnianie przykazań, dlatego że nie jest w stanie wypełnić tych przykazań. Te przykazania Bóg dał po to, aby pokazać swoją świętość i grzeszność człowieka. Te przykazania były po to dane, aby człowiek zobaczył swój grzech i zrozumiał, że potrzebuje pomocy, że potrzebuje pomocy Boga. I oto Bóg zmiłował się nad nami. Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc to, co było niemożliwe dla tej kobiety, te pieniądze, ci lekarze, te ofiary, to było coś, co niemożliwego było, żeby oczyścić się z tej nieczystości, ale ona oto dotknęła tego frędzelka i została natychmiast oczyszczona. Ona poczuła to w swoim ciele. Ona poczuła, że jest czysta, że jest oczyszczona, że jest uzdrowiona. Pan Jezus w tym momencie odwrócił się i powiedział: ktoś się nie dotknął. Wszyscy tak patrzyli na Niego, co tu się dzieje, jak to ktoś się nie dotknął. Przecież tłum napiera na Ciebie, Piotr odezwał się. Tłum napiera, jak, a Ty mówisz, że ktoś się nie dotknął. Wszyscy się Ciebie dotykają. Moi drodzy, ale jest różnica między naporem tłumu, naporem ciała, a dotykiem wiary. Bo to ta kobieta dotknęła się Go z wiarą. I Pan Jezus wie dokładnie, kto dotyka się Go z wiarą, a kto na Niego tylko naciska, napiera i szuka wrażeń. I oto ta kobieta dotknęła Go, uwierzyła i została uzdrowiona. I Jezus ją zawołał. Ona wiedziała, że już nie ukryje się w tym tłumie. I ona wyszła z tego tłumu. Wyszła z tłumu i oddała Bogu chwałę. Moi drodzy, to jest taki obraz człowieka, którego Bóg dotknął i zbawił. Oto człowiek taki musi wyjść z ukrycia, musi wyjść z tłumu, aby oddać Bogu chwałę. Bo to do tego jest powołany. Boże Słowo mówi, że kto się nie zawsze przed ludźmi, tego ja zaprosię przed Ojcem moim, który jest w niebie. A więc ona wyszła. Ona już nie chciała się ukrywać. Ona już nie musiała się ukrywać, bo była czysta. Była czysta, usprawiedliwiona przed Panem, przed Bogiem. I ona powiedziała, wyznała przed ludźmi, wyznała, dlaczego się go dotknęła i co on z nią uczynił, co on dla niej uczynił. Moi drodzy, to jest taki wzór świadectwa, bo to każdy z nas, ci młodzi ludzie, którzy tutaj przed chwilą mówili o sobie, mówili o tym, dlaczego się dotknęli Jezusa, dlaczego do Niego przyszli. Ja bym mógł powiedzieć również to samo. Przyszedłem do Jezusa dlatego, że mi było źle, dlatego, że szukałem sensu życia, dlatego, że miałem tą pustkę w swoim sercu o kształcie Boga i niczym jej nie mogłem zapełnić, tylko właśnie tym kształtem Jezusa Chrystusa. Dlatego przyszedłem do Niego, a teraz nie do mnie dotknął. Kiedy uwierzyłem w Niego, kiedy uwierzyłem, coś to znaczy uwierzyć, przecież wokół nas pełno ludzi wierzących. Wszyscy są wierzący, moi drodzy, ale jest różnica między religią a relacją. Jest wielu wierzących ludzi, ale mało takich, którzy mają relację z Bogiem. Czy masz relację z Bogiem? Czy masz relację z żywym Bogiem? Czy powierzyłeś Mu swoje serce? Czy żyjesz dla Niego? To jest znaczna różnica z tym, żeby przestrzegać jakichś zasad, odprawiać jakieś rytuały. To jest znaczna różnica. Ta kobieta uwierzyła i ona dotknęła Jezusa. Czy chcesz dzisiaj dotknąć Jezusa? Czy chcesz dotknąć Jego frędzelka u Jego szaty? To wystarczy, aby został oczyszczony. To wystarczy, aby Twoje życie uległo zmianie. Moi drodzy, i ta kobieta usłyszała wspaniałe słowa. Bo to Jezus jej powiedział: wiara Twoja ocaliła Cię.
Tylko wiara może mnie ocalić. Tylko wiara może Ciebie ocalić. Tylko wiara może Ciebie oczyścić. Żadne zabiegi zewnętrzne, żadne jakieś napory ciała na poziomie tej rzeczywistości takiej fizycznej nic nie znaczą, nic nie dają. Ale otwartość serca, ale ten dotyk wiary może zmienić sytuację, w której jesteś. Może spowodować, że Twoje życie nabierze zupełnie innego rodzaju, innego znaczenia, a przede wszystkim otrzymasz życie wieczne. Ale to przyszli ludzie od przełożonego synagogi i mówią: słuchaj, nie trudzisz nauczyciela, dziewczynka zmarła, już koniec, już nic nie da się zrobić, to już jest koniec, to dziecko zmarło. I można było pomyśleć, no tak, jeszcze uzdrowienie to jeszcze może się zdarzyć. Ta dziewczynka mogła zostać uzdrowiona, ale teraz, kiedy już umarła, już za późno, już niczego nie da się zrobić. A oto Jezus powiedział do Jaira te same słowa, które wypowiedział do tej kobiety. Nie bój się, nie bój się, uwierz, a będzie ocalona. A więc wiara, cóż to jest wiara? To jest coś szczególnego. Za pomocą wiary możemy zostać oczyszczeni i zmartwychwzbudzeni. To właśnie stało się z tą dziewczynką. Jezus przyszedł do domu Jaira i powiedział do tej dziewczynki: dziewczynko, mówię Tobie, wstań. Ona naprawdę umarła. Ona naprawdę umarła. Sen jest taką przenośnią dotyczącą śmierci właśnie. W Nowym Testamencie, w Bożym Słowie, kiedy mowa jest o śnie, to jest mowa o śmierci. A więc ona umarła. A Bóg, a Jezus Chrystus wzbudził ją do życia. I ta historia pokazuje pewien obraz. Pokazuje, że ten naród izraelski, tutaj 12 lat, a tutaj 12 lat, symbolizuje jakby 12 tych pokoleń Izraela. Tutaj ta kobieta, która była nieczysta, i tutaj ta dziewczynka, która umarła, pokazuje stan duchowy tego narodu. A może i twój stan duchowy pokazuje. Może i ty uważasz się za nieczystego. A może coś w tobie umarło, coś zginęło. I myślisz, że już nic się nie zmieni, że już tak pozostanie. Ale wpuść Jezusa do swojego serca. Ale wpuść Jezusa do swojego domu, do swojego serca. Ale dotknij się Jego szaty, a zobaczysz, że wszystko ulegnie zmianie. Uwierz, uwierz. Przyjdź do Niego i dotknij Go. Tym dotykiem wiary dotknij Go, a Twoje życie się zmieni. A Twoje życie ulegnie zmianie. Przyjdź do Jezusa takim, jakim jesteś. A otrzymasz życie wieczne. A otrzymasz nowe życie, bo kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Wszystko stare przemija w tym momencie i wszystko staje się nowe. Czy chcesz nowego życia w Jezusie Chrystusie? W bliskiej relacji z Nim? Myślę, że każdy tego chce. Więc kochani, chciałbym, abyśmy się teraz pomodlili. Może teraz skłońmy swoje głowy. Chciałbym was poprowadzić w takiej modlitwie. A może chcesz uczynić to, co ta kobieta zrobiła. Jeżeli czujesz, że Bóg Ciebie dotknął, że Jezus jest blisko Ciebie, że czujesz tą Jego obecność, a może chcesz, aby On zmienił Twoje życie, a może chcesz, żeby coś w Twoim życiu się zmieniło, a może po prostu chcesz wyznać, że On jest Twoim Panem. Moi drodzy, tak jak ci młodzi ludzie tutaj składali świadectwo, to nie jest tak, że od dziecka, jeżeli człowiek jest wychowany w jakiejś religii, w jakimś wyznaniu, to on już zyskuje zbawienie. Tak naprawdę nikt nie staje się kierowcą poprzez samo siedzenie w samochodzie. Nikt nie staje się chrześcijaninem poprzez samo siedzenie w ławce kościoła. Musi być taki moment świadomego podjęcia decyzji, świadomego oddania Jezusowi swojego życia. Musi się stać świadomie na pewnym etapie życia. Jeżeli jeszcze nigdy tego nie uczyniłeś, to dzisiaj, tutaj, w Zebrzydowicach, w tym amfiteatrze, możesz to uczynić. To może być miejsce twojego początku nowego życia z Chrystusem, które przejdzie na całą wieczność. Kochani, może ktoś z was chce dzisiaj swoje życie powierzyć Jezusowi. Jeżeli jest ktoś tak na tym miejscu, to chciałbym się z tobą pomodlić, ale daj mi znak przez podniesienie ręki. Teraz, nie bój się. Kto dzisiaj chce powierzyć swoje życie Jezusowi? Czy jest ktoś taki tutaj na tym miejscu, kto chce swoje życie powierzyć Jezusowi? Kto chce, żeby Jezus go dotknął? Jeżeli ktoś jest taki, kto chce dzisiaj swoje życie oddać Jezusowi, nie bój się. Przyjdź do Jezusa. W takim razie pomodlę się. A może ktoś z was chce to uczynić w swoim sercu, w duchu? Jeżeli tak, to powtarzaj słowa takiej modlitwy. Ja będę wypowiadał słowa modlitwy, a ty powtarzaj za mną.
w swoim umyśle, w swoim sercu, po cichu, szeptem, a może i głośniej. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie taki, jaki jestem. Wyznaję, że jestem grzesznikiem, ale dziękuję Ci, że umarłeś za mnie na krzyżu, że przebaczyłeś wszystkie moje grzechy, że teraz mogę rozpocząć nowe życie z Tobą. Wyznaję Cię swoim Panem. Amen. Jeżeli to uczyniłeś, Bóg honoruje nasze decyzje. Nasze słowa wypowiadane przed Nim są bardzo ważne. Boże Słowo mówi, że będziemy rozliczeni z każdego nieużytecznego słowa. A więc jeżeli wyznałeś to szczerze, jeżeli to zrobiłeś szczerze, to dzisiaj jest dzień do Ciebie nowego początku. To Bóg przychyli się do tych słów i Bóg da Ci nowe życie. I Bóg poprowadzi Cię swoimi ścieżkami. I będziesz miał radość i pokój, jakiego jeszcze nigdy nie miałeś. Kochani, za chwilę zespół jeszcze nam służy pieśniami. My jeszcze tutaj będziemy. Jeżeli ktoś z Was chciałby porozmawiać, coś zapytać, to będzie taka możliwość. Możecie podejść do mnie, możecie podejść do kogoś z zespołu. Napijcie się jeszcze kawy, zjedzcie ciastko. Jeszcze tutaj będziemy, jeszcze zespół nam zaśpiewa. A więc, moi drodzy, niech ta Boża obecność jeszcze pośród nas się manifestuje. Zapiewającą wspaniałość Boga, Jego dobroć. Zachęcamy podczas tej pieśni, aby to był czas takiej refleksji. Bo to, co tutaj, te słowa, które dzisiaj tutaj padają, nie są zwykłymi słowami, ale Bóg może mówić do Ciebie dzisiaj. A ja proszę, pojednaj się z Bogiem.
mnie zbawił. Zbawienie to jest polegało na tym, że to ja wyciągnąłem do niego ręce, ale on wyciągnął do mnie ręce. To nie ja go szukałem, ale on mnie znalazł. I to nie ja go wybrałem, ale on mnie wybrał. Jego miłość to jest prawdziwy ratunek. Dzisiaj w świecie mamy oferowane mnóstwo iluzji, mnóstwo sztucznych rzeczy, mnóstwo zwodniczych rzeczy, które nie dają takiej stałej satysfakcji w życiu. Brakuje nam czegoś, ale nie wiem dokładnie, co to jest. Nie możemy tego nazwać. Często jest tak, że tracimy się w tym i nie wiem w końcu, jak się odnaleźć. Mamy wszystko niby, ale naprawdę nie mamy nic. I tak było w moim życiu. I często, kiedy jest tak właśnie czułem, Pan przychodzi do mojego życia i odnawiał. On pokazywał mi wszystko. Ja nawet nie wiedziałem, jak mu oddać swoje życie. Byłem zamknięty tak mocno w sobie, że nie potrafiłem się nawet na niego otworzyć. Ale On, Pan Wszechmocny, On otwiera wszystkie drzwi. Jeżeli dzisiaj masz takie pragnienie w swoim sercu lub czujesz, że Bóg puka do twoich drzwi, pamiętaj, że On może ci otworzyć od wewnątrz i dać ci to, co naprawdę potrzebujesz. On jest jedynym, który może to dać. To miłość, pokój, radość, te wszystkie rzeczy, które naprawdę pragniemy. On chce z nami mieć społeczność. To jest właśnie Bóg. I ja jestem Jego świadkiem. Ja dziękuję Jezusowi Chrystusowi za to, że mogę tu stać. To jest tylko Jego łaska. I mogę opowiadać Wam, jak dobry On jest. Jego dobroć jest dla każdego z Was. Ona jest niezmierna, nieograniczona. Nie musisz się bać. Możesz przyjść do Jezusa dziś, a On na pewno wysłucha Twojej modlitwy. On chce Cię uleczyć, On chce Cię uzdrowić, On chce Cię podnieść, On chce dać Ci prawdziwe szczęście. I dziękuję Jezusowi za to, że w tym wszystkim, co On mi do tej pory pokazał, nigdy mnie nie opuścił. Jego wierność jest większa, niż możemy sobie wyobrażać. On przebaczy każdy grzech. I zachęcam Was, dlatego, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, Pan nasz.
wielu jeszcze dziś. Jeszcze w tych dniach Cię poznało, Panie. Dziękuję Ci za to, Ojcze, że mnie zbawiłeś przez Pana Jezusa, że mnie wyciągłeś z grzechu. Aleluja. Śpiewamy ostatnią pieśń. Jezus zwyciężył. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami, że chcieliście posłuchać. Chcemy Was zachęcić też, refren jest bardzo prosty. Jezus jest Panem. Zachęcamy do współudziału, abyśmy razem zaśpiewali tę pieśń. A jeszcze bardzo pragnę poprosić każdego z Was, jeśli ktoś z Was jest tutaj, słyszycie te słowa, całe to świadectwo i wiesz w swoim duchu, w swoim sercu, że jeszcze nie przyjąłeś Jezusa jako swego Pana, pojednaj się z Bogiem. Proszę, pojednaj się z Bogiem. On grzechem uczynił Jezusa w Twoje miejsce, żebyś się mógł stać sprawiedliwością Bożą. Kiedy przyjmiesz Jezusa i Jego odpuszczenie, wszystkie Twoje grzechy znikną. Świat jest przeciwny Jezusowi. Może w trudności, w walce z grzechem, ale Jezus da Ci moc do zwycięstwa. Jezus daje moc. Warto za Nim pójść. Warto za Nim pójść. Zapraszam, tak jak już powiedziałem, tutaj do korzystania jeszcze z naszej
kawiarenki. Jeszcze tutaj możemy spędzić trochę czasu, możemy porozmawiać. Martynka, nie wiem, czy poszła pogoda? Tak, Łukasz poszedł, bo jest prawie organizacyjne, takie drobne gości. Powstanie, tym razem powstanie. Podziękujmy Panu. Każdy, tak jak trafi w swoim sercu, tak jak mówię, w krótkiej modlitwie, podziękujmy Bogu za ten czas. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za tą chwilę razem spędzoną tutaj przed Twoim obliczem. Dziękujemy Ci, Panie, za ten koncert, za te świadectwa, Panie, za to wszystko, co Ty czynisz, Panie, za to, że możemy zgromadzać się właśnie w takim miejscu, aby oddać Tobie chwałę, bo Ty jesteś naszym Panem, naszym Bogiem, jedynym naszym Zbawicielem. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty nam się objawiłeś, Panie, że przyszedłeś do nas, Panie, aby dać nam nowe życie, aby dać nam zbawienie. Za to Ci dziękujemy, za tą chwilę tutaj spędzoną razem, Panie, za tę piękną pogodę, Panie, za ten dobry czas, Panie. Panie, ale przy tej okazji, Panie, pragnę prosić Cię o tych naszych braci i siostry, którzy gdzieś tam na całym świecie są prześladowani z powodu Twojego imienia. Niezależnie od wyznania, Panie, tak prosimy Cię, abyś Ty ich błogosławił, abyś Ty im dał siłę do tego, by wytrwać przy Tobie, aby wydawać świadectwo. Panie, błogosławimy też tych prześladowców, bo Ty, Panie, tak powiedziałeś, abyśmy miłowali swoich prześladowców, ale błogosławimy ich. Panie, niech oczy otworzą, niech serca otworzą, niech zawołają do Ciebie, niech przyjmą Cię do swojego serca, aby i oni byli zbawieni. O to Cię prosimy, Panie. Chwała Tobie. Amen. Dzień przyjścia Pana Jezusa nadchodzi.